Minister Andrzej Dera, Kancelaria Prezydenta w naszym studiu nieustająco. Panie ministrze, czy wątpliwości dotyczące polskiego ambasadora w Berlinie są problemem dla prezydenta? Panie redaktorze, oczywiście, że są problemem, natomiast istotne jest to, jakie są dokumenty w tej sprawie, bo to są sprawy takie zero-jedynkowe. Zawartość teczki decyduje o tym, czy ktoś współpracował, czy nie. I wyraźnie tutaj jest, my wskazujemy, że to nie politycy mają decydować o tym, czy ktoś współpracował, czy nie, tylko zawartość teczki i ocena specjalistów, którzy się na tych dokumentach rozeznają. Jasne, wątpliwości dotyczące Andrzeja Przyłębskiego pojawiły się już w zeszłym roku. Tak. Pytano wtedy, cytuję, czy na strategicznej placówce w Berlinie Polskę reprezentować będzie dawny, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Czy prezydent miał świadomość, podejmując decyzję w sprawie Andrzeja Przyłębskiego, o tych doniesieniach, o tych wątpliwościach? Pan prezydent miał świadomość, że pan kandydat na wtedy, bo jest na tym etapie, prezydent funkcjonuje, kiedy powoływany jest ktoś na ambasadora, że był weryfikowany odpowiednią procedurą i IPN nie wniósł zastrzeżeń do oświadczenia lustracyjnego. Ale pan prezydent widział te doniesienia prasowe, w których padało to pytanie. Doniesienia tygodnika Do Rzeczy. Cezary Gmyz o tym pisał. To był maj zeszłego roku. Mhm. Pan prezydent to widział? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. Każda osoba jest weryfikowana i prawdziwość oświadczeń majątkowych jest zweryfikowana przez w odpowiedniej procedurze przez odpowiedni organ. To jasne, tylko że dzisiaj słyszymy ministra spraw zagranicznych, który mówi, nie mieliśmy dostępu do tej teczki. Ktoś gdzieś zapyta. Mamy państwo teoretyczne? To nie politycy mają dostęp do teczek, tylko jeszcze raz odpowiednie do tego instytucje. W Polsce Instytut Pamięci Narodowej. I z tego, co ja wiem, dzisiaj się ukazała taka informacja, że tylko to jest ocena znowu dziennikarzy dzisiaj, nie jeszcze tych, którzy powinni się tym zająć, że analiza tej teczki wykazuje, że nie można mówić o współpracy pana Przyłębskiego ze Służbą Bezpieczeństwa. To jest ocena dziennikarzy. Ja jestem wstrzemięźliwy. IPN do końca tygodnia ma się wypowiedzieć, bo bada sprawę. Ja jestem wstrzemięźliwy z oceną dzisiaj, dopóki nie wypowie się jasny sposób Instytut Pamięci Narodowej. Pytanie nie dotyczy tego, co dzisiaj, tylko sytuacji, w której pan prezydent zapoznawał się z kandydaturą Andrzeja Przyłębskiego i towarzyszyły temu wątpliwości pojawiające się w prasie. Pytanie, czy na placówkę w Berlinie trafi ktoś z taką przeszłością? Jeszcze raz, to nie jest na zasadzie, że pojawiają się wątpliwości w prasie, tylko to nie może się odbywać na zasadzie wątpliwości podawanych w prasie, tylko na prawdziwości oświadczenia i sprawdzenia tego przez odpowiednie organy państwa. Prezydent może się wstrzymać z decyzją. Tak już bywało w przypadku decyzji pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego na przykład i ambasadora Krawczyka. Pamięta pan? Tak. Natomiast tutaj była ocena Instytutu Pamięci Narodowej, ekspertyza była robiona. Nie było takiej ekspertyzy, bo IPN dopiero teraz się zajmuje tą sprawą, panie ministrze. Ja tego nie powiedziałem, że... IPN dopiero teraz zajmuje się tą sprawą. Czekała w kolejce. Nie, jeszcze raz powtórzę, oświadczenie było badane. Przez ABW. I nie tylko, z tego co mi wiadomo. Mhm. I nie było zastrzeżeń. I pan prezydent miał informację, że IPN zbadało sprawę? Nie, że nie było zastrzeżeń do oświadczenia lustracyjnego pana Przyłębskiego. Prezydent miał informację z IPN-u, że ta sprawa została przez Instytut Pamięci Narodowej zbadana? Panie redaktorze, pan prezydent miał informację, że nie było zastrzeżeń do prawdziwości oświadczenia przez odpowiednie organy w Ale państwie. Ale od kogo miał tę informację? Przez odpowiednie organy. To jest procedura, to znaczy której ja nie uczestniczę, więc ja nie mogę mówić o pewnych rzeczach, które się dzieją w sposób niejawny, no panie redaktorze. No panie ministrze, opozycja dzisiaj mówi, że przed wyborami słyszeliśmy, że ambasady będą oczyszczone z dawnych współpracowników PRL-owskich służb. Tymczasem rząd zafundował taką nam sytuację, w której nie wiemy, czy ambasador w Berlinie miał współpracowniczą przeszłość, czy też nie. Przed chwileczką pan to powiedział, że poczekajmy na orzeczenie Instytutu Pamięci Narodowej, które rozstrzygnie raz na zawsze tą sprawę. A tymczasem ambasador na tak ważnej placówce, jak placówka w Berlinie, nie powinien być przypadkiem poza wszelkimi podejrzeniami? Ale one zostaną rozstrzygnięte, jeszcze raz panu powtarzam. Ale do czasu rozstrzygnięcia można na przykład zdecydować o wycofaniu ambasadora z placówki. Panie redaktorze, takich rzeczy się nie robi. Ale się robi, tak już było. Panie redaktorze, sprawa jest sprawa ambasadora tego Spyry, tygodnia. Decyzja ministra Sikorskiego, pamięta pan? Sprawa dotyczy tego tygodnia. Jeżeli współpracował, na pewno nie będzie. Jeżeli nie współpracował, zostaje i sprawa jest czysta, tak? Panie ministrze, to nie politycy będą decydowali?
tylko jeszcze raz mówię, fachowcy, którzy będą rozpatrywali to pod względem merytorycznym. No czy jasne, była, czy nie jasna była. Sprawa. Prosta, tylko że zero-jedynkowo. Patrzymy do niemieckich gazet, a w nich czytamy o tym, że ambasadą polską w Berlinie rządzi jego ekscelencja Wolfgang. No to już prasa niemiecka wyraźnie skreśla, tak, ambasadora, który, pytanie, dlaczego to być robi? Być może wykorzystuje wątpliwości, które pojawiły się ale w tej dlaczego sprawie. To robi? Tylko bo tyle. Jakim jest ambasadorem z punktu widzenia niemieckiego? Panie ministrze, na początku lutego pytałem pana, i o to w tym wszystkim chodzi, na początku lutego pytałem pana, czy prezydent jest zadowolony z tempa pracy Trybunału Konstytucyjnego. Przyznał pan, że nie. A dzisiaj? Panie redaktorze, z tego co wiem, są planowane posiedzenia i z informacji, które docierają do nas, wokanda Trybunału Konstytucyjnego się zapełnia. Tak, było planowane na 28 lutego. Jedno posiedzenie, drugie, jedno zostało odwołane, to, bo wycofali wnioskodawcy sprawę, kwestie a drugie, proceduralne. Bo minister za to, przepraszam bardzo, my mówimy wątpliwości. O planowaniu przez prezesa Trybunału wokandy, a czymś innym jest reakcja stron, które mają uprawnienia do tego, żeby wnosić, składać wnioski. To już jest kwestia jakby niezależna od wokandy Trybunału. Trybunał jasne. Sprawy wyznacza i to jest najistotniejsze, bo zaległości są poważne. I kiedy rozmawialiśmy poprzednim razem, stwierdził pan, że Trybunał w zeszłym roku, kiedy był jeszcze inny prezes, działał skandalicznie. No i porównałem pracę Trybunału w poprzednim roku i w tym, co się dzieje, odkąd prezesem jest pani Julia Przyłębska. Te pierwsze dwa miesiące pracy Trybunału pod jej rządami. Okazuje się, że teraz Trybunał Konstytucyjny pracuje dwa razy wolniej, jeśli chodzi o orzeczenia, i cztery razy wolniej, jeśli chodzi o postanowienia. To teraz, jeśli wtedy było skandalicznie, to jak jest teraz? Panie redaktorze, widzę, że pan lubi fajne manipulacje. Tak? Ależ jaka to jest zaczyna, manipulacja? Zaczyna prezes Trybunału Konstytucyjnego, zmieniły się przepisy ustrojowe, trzeba dostosować wszystko do nowych przepisów i rozpocząć pracę, tak? Proszę pozwolić. A proszę zwrócić uwagę, proszę pozwolić, nie dokończyłem, ale ja nie dokończyłem, bo pan nie pozwala mi dokończyć. Ile razy zmieniła się ustawa w zeszłym roku? A czemu pan mi nie pozwala dokończyć tematu, tak? Proszę zwrócić uwagę, jakie są zaległości z rozpatrywaniu skarg przez obywateli przez poprzedniego prezesa. Badał pan to? Nie, to proszę teraz pozwolić. No właśnie. Pan mi zarzuca... Najlepiej powiedzieć nie. Nie, nie, pan zarzuca mi manipulację, z czym się mogę nie zgodzić, jeśli pan... Ma pan prawo. Mam prawo? Oczywiście. Super, dziękuję. Panie ministrze, czy jeśli coś jest w Polsce obowiązującym prawem, należy się do tego prawa stosować, czy nie? No ale dlaczego pan pyta w ten sposób? No dlatego, że chce się albo dowiedzieć. Albo coś jest prawem, albo coś nie jest prawem. A czy konwencja antyprzemocowa w Polsce obowiązuje? Proszę? Konwencja antyprzemocowa, czy obowiązuje w Polsce? Polskie kobiety są najlepiej chronione i mają największe poczucie bezpieczeństwa ze wszystkich obywatelek Unii Europejskiej i o tym nawet świadczą liberalne, czy nawet bym powiedział lewicowe, z lewicowych publikacji to Panie wynika. Panie ministrze, pozwoli pan, jak brzmiało moje pytanie? Czy prawo powinno być przestrzegane, nie, tak? To, prawo powinno być przestrzegane. To prawo które... powinno być przestrzegane w sposób oczywisty. Pytanie brzmiało, czy konwencja antyprzemocowa w Polsce obowiązuje. Konwencja antyprzemocowa opiera się na przepisach krajowych. Polskie prawo krajowe, ja panu znam tą sprawę, nie, i polskie prawo krajowe wypełnia pytanie. W całości konwencję antyprzemocową. Konstytucja w artykule 87, co pan doskonale wie, bo jest pan świetnym prawnikiem, mówi tak. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Czy jeśli konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet przemocy domowej została ratyfikowana, to jest źródłem prawa w Polsce. No jest źródłem prawa i powinno obowiązywać. Kilka tygodni temu prezydent Andrzej Duda w telewizji polskiej mówił o tej konwencji, pytany o to, i mówił przede wszystkim nie stosować. Jako prawnik słucha pan tego ze spokojem? Ale w jakim sensie powiedział, że nie stosować? Pytany o to, kiedy, czy nastąpi wypowiedzenie tej umowy i dlaczego nie następuje, odpowiedział przede wszystkim nie stosować tej właśnie konwencji. Panie redaktorze, jej zapisów. Panie redaktorze, konwencja została przez Polskę przyjęta przy wielu głosach sprzeciwu. Większością Platformy Obywatelskiej PSL. Ale obowiązuje, tak? Panie obowiązuje. Ministrze. Obowiązuje. I teraz najistotniejsze zapisy tej konwencji są w polskim prawie. Spór dotyczy dzisiaj paru wątków ideologicznych. Pani, nie zupełnie nie o to pytam, przecież dobrze pan wie, panie ministrze. Chodzi mi o to, że albo ją wypowiedzmy, co zresztą politycy pana obozu politycznego zapowiadali przed wyborami. Zbigniew Ziobro mówił, jeśli Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie, na pewno wycofa konwencję, ja będę go do tego namawiał. Jeśli prezydent prawnik
mówi o tym, żeby nie stosować jakiegoś prawa, które jest obowiązującym prawem, to się zastanawiam, jak na to pan prawnik się zapatruje, jak tego słucha. Że, już z pełnym mówię, spokojem. Już mówię, jeżeli są w tej konwencji bardzo niebezpieczne zapisy ideologiczne, więc ja myślę, że dojdzie wcześniej czy później do tego, że te przepisy w Polsce przestaną obowiązywać. Pan prezydent będzie do tego dążył? Ja myślę, że cały obóz polityczny, jak pan powiedział, będzie do tego dążył, żeby nie była nam z góry narzucana ideologia, która nie jest naszą ideologią. Panie ministrze, ale rząd nad tym pracował i się z tego wycofał. Nie ma mowy o wypowiadaniu konwencji, jeśli chodzi o stronę rządową, a wcześniej pan prezydent do rządu właśnie odsyłał. Więc poczekajmy i zobaczymy. W kancelarii prezydenta są jakieś prace, które tego dotyczą? Poczekajmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy czekać na co? No, na efekty prac w kancelarii prezydenta. Zobaczymy, co wyjdzie z tej kwestii, czy w Polsce wszystkie zapisy konwencji antyprzemocowej będą stosowane. Minister Andrzej Dera z kancelarii prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę.